Codziennie przede wszystkim odwołujemy się do tekstu z pierwszego czytania z Mszy Świętej, ponieważ te teksty są najbardziej prowadzące, jeżeli idzie o przeżywanie danego okresu, czy to Wielkiego Postu, czy Wielkanocnego. Tak jak w ostatnim czasie było tyle tekstów, które pogłębiają nasze spojrzenie na zmartwychwstanie Chrystusa, na głoszenie Ewangelii w imię Jezusa. Pewnie w najbliższych dniach będą teksty, które będą nas przygotowywać już do zesłania Ducha Świętego. Taka jest liturgia Kościoła i trzeba dziękować Bogu, że mieliśmy okazję tak bardzo ze Słowem Bożym przeżywać to, co Kościół nam proponuje, żeby właśnie tak rozkładać te wielkie wydarzenia dla naszego zbawienia w dziejach zbawienia, a zwłaszcza w tym, co uczynił Chrystus dla nas, to myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie. Dziś mamy jakby na zakończenie tej sesji naszej, czy tego sezonu, lepiej powiedzieć, piękny tekst, którym święty Paweł w Antiochii Pizydyjskiej, to jest teren dzisiejszego południa Turcji, głosi taką programową mowę do Żydów. W dziejach apostolskich są mowy właśnie do Żydów, do pogan, ale także są przemówienia do tych, którzy już uwierzyli, do tych, którzy są przełożonymi Kościoła. To jest programowa mowa wypowiedziana w synagodze, w której to Paweł zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze u początku człowieka, który ma uwierzyć. To jest sytuacja taka, w której to dopiero przychodzą do Kościoła pierwsi wyznawcy. Trzeba więc takiemu człowiekowi, żeby uwierzył, ogłosić to, co nazywamy kerygmatem, zwiastowaniem, ogłoszeniem, głoszeniem dobrej nowiny. Do tego kerygmatu należy najpierw przekazanie faktów, które się dokonały w życiu Jezusa. Odrzucenie przez naród wybrany, skazanie przez przywódców żydowskich, dalej wykonanie wyroku przez Piłata także, ale także tych, którzy wykonywali ten wyrok z urzędu, a więc żołnierzy. Fakty to takie, że Jezus jest niewinny. Nie mieli prawa Go skazać, bo to ktoś, kto sam nie jest winien, Syn Boży, Jezus, może wziąć na siebie jako niewinny baranek winy, grzechy wszystkich ludzi. To są fakty. Do tego dochodzą fakty, że Bóg pokazał w tym zmartwychwstaniu Jezusa, że jest niewinny, że jest posłanym Mesjaszem, że złożył ofiarę i że zwyciężył właśnie śmierć, to widać przez zmartwychwstanie. I to zwycięstwo nad śmiercią jest widocznym zwycięstwem nad szatanem i zwycięstwem nad każdym grzechem z całej rozciągłości całego świata. Nikt nie jest wykluczony z tej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa. Jest inną rzeczą, kto skorzysta. I to ma być proklamowane. Człowiek, który to uwierzy, że Jezus umarł za moje grzechy, także za moje grzechy, może wyznać wiarę w to, że właśnie tak jest, że on naprawdę nie widzi tego, ale to proklamowane, co jest, to naprawdę wierzy. Może go dotknąć jakaś łaska, może go dotknąć znak, który zobaczy w swoim życiu. Ten, który uwierzy, w tym momencie ma odpuszczone grzechy. Jeżeli jest człowiekiem dorosłym, żył w nieświadomości wobec Jezusa, zbawienia, Boga. Na znak tego przyjmuje chrzest i otrzymuje Ducha Świętego i staje się dzieckiem Bożym. Coś takiego dziś dzieje się w krajach misyjnych, dzieje się w krajach postchrześcijańskich, kiedy to człowiek w wieku 30, 40, 50 lat dochodzi do takiej wiary. To dzieje się także w Polsce. W dużych miastach mamy co roku nieraz 20 osób, które jako dorośli przyjmują chrzest. To pewnie jest zadanie, które nas czeka, kiedy młodzi ludzie będą odchodzić i odchodzą z Kościoła, przerywając katechezę, zrywając więzy z Kościołem. Za jakiś czas
będzie trzeba im głosić, jeżeli będą chcieli słuchać i będą przyjmować na powrót wiarę i przynależeć do Kościoła. Normalnie rzecz biorąc, w rodzinie wierzącej taki kerygmat się nie wygłasza. Dziecko po prostu uczy się od swoich rodziców wiary, klęka razem z nimi, dopytuje. Czasami przeżywa rekolekcję jako młody człowiek albo też dorosły i wtedy jest taki bardzo świadomy ten akt. Wierzę w Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Taki akt, kiedy jest wypowiedziany w jakimś momencie, on zmienia życie, zmienia tego człowieka. Trzeba sobie życzyć, żeby taki przeskok, takie świadome życie no właśnie się dokonało w naszym życiu. Jeżeli się nie dokonało, jesteśmy ludźmi, którzy jakby od dzieciństwa w sposób naturalny żyjemy, praktykujemy, słuchamy Słowa Bożego, jesteśmy wierni Bogu, dochowując Jego przykazań. Kończymy nasz ten sezon. Nie wiemy, co będzie dalej, bo nikt nam nie zapewni, czy będzie kolejna fala, czy nie będzie. Jak bardzo ona będzie intensywna i jak bardzo będzie potrzebna znowu taka zorganizowana modlitwa, którą po prostu przerywamy, dlatego że musimy skupić się na tej już zewnętrznej działalności, ponieważ próbujemy wychodzić z kwarantanny i próbujemy także udzielać się, podejmować bierzmowanie codziennie i różnego rodzaju nowe rzeczy, żeby nadrobić to, cośmy, że tak powiem, odłożyli na bok. To jest także koniec roku, to powrót dzieci do szkół, to katechizacja w nowy sposób. Możemy pozostać w łączności poprzez to, co możecie znaleźć pewnie, jak dobrze mówię, gdzieś tam na dole pokazują ci, którzy prowadzą różnego rodzaju YouTube'owe spotkania. Cały czas, przynajmniej raz w tygodniu, będzie przygotowywał Słowo Boże ksiądz Marek z takim, jak wiemy, bonusem, którym jest jakaś mała albo wielka potrawa. Ja przygotowuję co tydzień podcast biblijny, ściśle biblijny. On w tej chwili trwa 30 minut. Można go słuchać w samochodzie, można go słuchać sprzątając. Normalnie w ciągu roku będzie on trwał 20 minut. Można go odsłuchać w radio. Anioł Beskidów chyba 3 razy jest powtarzany. Także przygotowuje ksiądz Piotr i Mateusz katechezy, takie w formie dialogu, pytania, odpowiedzi. Także i pewnie będziemy się pojawiać w inny sposób, choćby poprzez stronę naszej diecezji, która jest taką pewną platformą spotkania. Życzmy sobie, żebyśmy nie musieli przeżywać kolejnej pandemii, i w jakiś inny sposób znaleźli sposób do właśnie spotkania się. Na te wszystkie nasze sprawy i radości, i trudności przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.